Yorkshire Terrier to rasa psów, która jest jedną z najpopularniejszych w naszym kraju. Należy do psów ozdobnych i do towarzystwa. Yorki zyskały swoją popularność nie tylko przez swój wygląd, ale również dlatego, że uważa się za psy hipoalergiczne. Te niewielkie teriery wyhodowano ponad 100 lat temu w hrabstwie Yorkshire i od niego wzięły swoją nazwę. Ich pojawienie wiązało się z ówczesną sytuacją ekonomiczną. W XIX wieku, w okresie rewolucji przemysłowej, do północnej Anglii masowo przybywali ze Szkocji w poszukiwaniu pracy ubodzy tkacze i węglarze. Przywieźli ze sobą niewielkie czworonogie, by stróżowały, tępiły gryzonie i kusowały z nimi, choć było to surowo zabronione. Małe teriery doskonale wypłaszały zwierzynę, chwytały ją i były na tyle odważne, aby wejść za nią do nory. Niewielkie rozmiary psa pozwalały szybko ukryć go w kieszeni płaszcza i wrócić do domu bez wzbudzania podejrzeń. Współczesna historia rasy rozpoczęła się od urodzonego w 1865 roku psa o imieniu Ben, którego właścicielką była Mary Ann Foster. Ben był pierwszym zarejestrowanym Yorkshire Terrierem. Odnosił sukcesy nie tylko na wystawach, ale także w konkursach odławiania szczurów. Żył jak na Yorka krótko, bo tylko 6 lat, ale dorobił się licznego potomstwa. Zginął pod kołami powozu, a jego ciało zmumifikowano i prezentowano w szklanym gablocie. Ben był sporej wielkości czworonogiem. Z czasem hodowcom udało się w wyniku selekcji wyodrębnić ważącego około 3 kg pieska. Ze względu na niewielkie rozmiary i skłonność do łowienia gryzoni, Yorki były chętnie zabierane przez marynarzy na statki, dzięki czemu dotarły do innych krajów. Pod koniec XX wieku pojawiła się tendencja do nadmiernego miniaturyzowania psów tej rasy, co niekorzystnie odbiło się na ich zdrowiu. Yorkshire Terrier według oficjalnego wzorca powinien ważyć do 3 kg. Psy mogą przeżyć nawet ponad 15 lat. Oznacza to, że wymagają szczególnej ochrony przed skutkami długiego procesu starzenia się, takimi jak schorzenia układu krążenia czy stawów. Wyjątkowe włosy psów tej rasy mogą osiągnąć nawet 37 cm długości i strukturą przypominają włosy ludzkie i również stale rosną. Szczególną cechą Yorków jest brak podszerstka. Każdy pojedynczy włos wyrasta z oddzielnego mieszka włosowego, podczas gdy u psów innych ras z jednego mieszka wyrasta zwykle od 3 do 5 włosów. Brak podszerstka sprawia, że w porównaniu do innych psów ras małych są znacznie bardziej wrażliwe na wpływ czynników środowiskowych, takich jak niskie temperatury czy zanieczyszczenia przemysłowe. Długa sierść o niewielkiej gęstości zwiększa wrażliwość na takie niekorzystne czynniki jak deszcz czy wiatr. Skóra staje się przez to bardzo delikatna i wrażliwa, nawet na najmniejszy uraz. Yorkshire Terrier to małe, ale dość wytrzymałe psy. Z racji swojej przynależności do grupy terrierów są szybkie, zwinne i energiczne. Ze względu na swoją wielkość nie powinny być jednak trzymane w budach lub na wybiegu. Psy uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu, ale powinny pozostawać pod stałym nadzorem właściciela. Charakterystyka rasy i odziedziczone cechy użytkowe psów Yorków zakładają to, że jest to pies z popędem łowieckim. Dlatego ucieczka psa w trakcie spaceru, aby coś pogonić, albo pójście jakimś tropem i nie zwracanie uwagi wtedy na właściciela, to efekt tego, że pies ma swoje silnie zakorzenione instynkty i nie jest to tylko pies do towarzystwa czy psia przytulanka. Yorkshire Terrier ma znacznie słabszy węch niż inne rasy, dlatego tak ważna jest karma o wysokiej smakowitości. Wybredny apetyt jest często wynikiem rozpieszczania psa przez właściciela, który dokarmia pupila niezdrowymi smakołykami. Yorkshire Terrier to pies o bardzo złożonej osobowości, dlatego też wymaga konsekwentnego prowadzenia i regularnego szkolenia. Niektóre czworonogi są bardzo przyjazne człowiekowi, chętnie nawiązują relacje z nieznajomymi i uznają wyższość swoich właścicieli. Niestety, spora część Yorków wykazuje skłonności dominacyjne i próbują zawładnąć członkami rodziny. Yorkshire przeważnie dogadują się z innymi psami, nawet jeżeli są 5 razy większe niż on, a to może stwarzać pewne zagrożenia dla tego malucha, dlatego należy zawsze zachować ostrożność w czasie takich kontaktów. Istotną kwestią w pielęgnacji włosów u tych psów są regularne kąpiele i mycie specjalnymi środkami. Uszy ze względów higieniczno-zdrowotnych potrzebują regularnej kontroli. Luźny włos musi być usuwany z ich okolic. Niestety, ale Yorki są psami bardzo chorowitymi, z dużą predyspozycją do chorób zarówno układu
układu kostno-mięśniowego, oddechowego, jak i pokarmowego. Yorkshire Terriery charakteryzują się delikatną szczęką oraz szerokimi, mocnymi zębami. Bardzo charakterystyczną cechą są schorzenia przyzębia, które są jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w lecznicach. Częstym problemem zdrowotnym u przedstawicieli tej rasy są pozostające mleczne kły, które trzeba usuwać zabiegowo. Starsze psy cierpią nieraz na kataraktę. Najczęściej jednak stwierdzamy zapadnięcie tchawicy. Zapadnięcie spowodowane jest rozmiękaniem pierścieni tchawicy oraz zmęczeniem mięśnia tchawiczego. Yorki posiadają anatomiczne cechy, które predysponują je do zwichnięcia rzepki. Najczęściej jest to zwichnięcie wrodzone, lecz u niektórych osobników rzepka znajduje się w bloczku kości udowej. Deformacja kończyny jest niewidoczna, a objawy kulawizny pojawiają się dopiero później, co jest powodem wizyty u lekarza. Bardzo częstym problemem samców tej rasy jest wnętrwostwo. Patologia polega na niestąpieniu jednego lub obu jąder do worka mosznowego w okresie do 8 tygodnia życia. Jest to uwarunkowane genetycznie, dlatego osobniki z jednostronnym wnętrwostwem nie powinny być rozmnażane. W profilaktyce warto nie zapominać o obecności gruczołów okołoodbytowych. Yorki często mają nadmiar wydzieliny w gruczołach, którą trzeba ewakuować przez ich wyciśnięcie. O zatkanych gruczołach może świadczyć saneczkowanie, gryzienie łap, drapanie uszu i ogólne zainteresowanie okolicą zadu. Podsumowując, mimo dużego obciążenia wadami genetycznymi oraz predyspozycjami do licznych chorób, Yorkshire Terrier cieszy się dużą popularnością. Warto pamiętać, że psy te posiadają charakter terrierów i były wykorzystywane do polowania na szczury. Większość właścicieli nie zapewnia tej rasie odpowiedniej aktywności związanej z ich naturalnymi predyspozycjami. Traktują je jak piękne figurki, przez co zmagazynowana energia u tej rasy może przerodzić się w problemy behawioralne.